Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 10 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, są różne rodzaje modlitwy. Modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia, modlitwa przebłagania i modlitwa uwielbienia. Mówi się, że ta modlitwa prośby jest najczęściej stosowana, dlatego że wtedy chcemy coś uzyskać od Pana Boga. Niektórzy nawet mówią, że to jest modlitwa takiej gorszej kategorii, bo ta modlitwa uwielbienia jest modlitwą bezinteresowną. Pewnie coś w tym jest, ale jednak Pan Bóg chce, abyśmy Go prosili. Pan Bóg otwiera swoje serce i czuje taką ogromną radość, kiedy Jego dziecko staje przed Nim i mówi: tato, daj. Kochani, pamiętam taki koncert prowadzonego przeze mnie Małego Chóru Wielkich Serc w Akademii Sztuk Pięknych. Był to koncert jakoś tak w Adwencie, tuż przed Bożym Narodzeniem. Był to koncert dla ludzi biznesu, dla ludzi, którzy inwestują w Łódź, w infrastrukturę i we wszystkie różne takie dziedziny, powiedzmy, które wymagają takiego ekonomicznego myślenia. Był również obecny jako gość honorowy ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Razem z dziećmi śpiewaliśmy na początku, na rozgrzewkę, na otwarcie tego wydarzenia. Następnie udaliśmy się do garderoby i tam oczekiwaliśmy, aż nas zawołają. Kiedy wyszliśmy, znów dzieci dały koncert i ksiądz arcybiskup wyszedł, żeby później podziękować i powiedzieć kilka słów, i powiedział mniej więcej takie słowa. Zazwyczaj nie przygotowuję sobie mowy, ale patrzę, czy coś się wydarzy. I mówi: wydarzyło się. Tym wydarzeniem jest Mały Chór Wielkich Serc i jest Franek, najmłodszy wokalista Małego Chóru Wielkich Serc, który śpiewał Lulejże Jezuniu, stojący w pierwszym rzędzie. I co? I powiedział: kiedy patrzę na to dziecko, kiedy patrzę na te dzieci, to się zastanawiam, że pewnie Pan Bóg jeszcze raz by chciał dokonać procesu wcielenia, dlatego że chciałby jeszcze raz stać się dzieckiem. Dlatego że tylko dziecko stać na to, aby stanąć przed dorosłym i prosić. Najczęściej zdarza się, że dorośli, mając jakiś interes, próbują jakoś po swojemu kombinować. Mają jakiś materiał przetargowy, natomiast dziecko ma tylko jedną metodę, aby coś uzyskać. Staje przed dorosłym, wyciąga rękę i mówi: daj. I najczęściej to otrzymuje. I mówi: wielu studentów, ksiądz arcybiskup mówi, wielu studentów miałem, którzy za wiele nie osiągnęli, tylko dlatego, że nie stać było ich na taką pokorę, aby przyznać się do tego, że są zależni od innych. Do tego, żeby stanąć przed Bogiem czy przed profesorem i powiedzieć: daj, potrzebuję więcej wiedzy. Natomiast często byli bardzo zapatrzeni w siebie i często utknęli na jakimś procesie swojej edukacji. I mówi, ksiądz arcybiskup mówi do tych biznesmenów, mówi: życzę wam, żebyście wy stali się dziećmi, żebyście również stanęli przed Panem Bogiem i powiedzieli: daj, i uznali, że od Niego jest wszystko zależne, a nie od naszych ludzkich kombinacji. Przypomina mi się, kochani, takie opowiadanie o pewnym chłopcu, który chciał przesunąć dzban. Próbował różnych metod. Próbował pchać, próbował ciągnąć, próbował przekręcać. Przyglądał się tej czynności jego tato i powiedział: no i co, nie dasz rady? Wtedy powiedział: tato, próbowałem już wszystkich metod, już po prostu poddaję się, nie da się przesunąć tego dzbanu. Wtedy ojciec powiedział: została ci jeszcze jedna możliwość. Jaka, tato? Mnie nie poprosiłeś o pomoc. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra. Thank you.